z ekologią na ty, a więc wybory lada moment. Szczepan Janko, tydzień w 7 minut, dawno was nie zanudzałem. Więc jedziemy, ale zaczynamy od sprawy lokalnej. Pani burmistrz udzieliła fantastycznego wywiadu dla Polskiego Radia Koszalin. Generalnie spłycę go do trzech tez. 250 mieszkań to jest szczyt marzeń białogardzkiego samorządu. Jest pani burmistrz zbudowana tym, że nie ma większości w Radzie, ale ma spokojną dziesiątkę. Nie wiem, co to oznacza. Spolegliwą bardziej bym to nazwał. No i chyba miała na myśli radnego Borkowskiego, mówiąc, że oporny jest i że politycznie będzie działał i to jest ten jedenasty, który jej brakuje do spolegliwych. A to jasnej cholery, jakich spolegliwych, jakich spokojnych. Burmistrz to jest burmistrz, a rada to jest rada. Niech ci radni głosują zgodnie z sumieniem, merytorycznie i potrafią powiedzieć, dlaczego tak głosują, a nie, że chce tego burmistrz, że chce tego opozycja i że chce tego jakiś klub radnych. To bez takim samorządem. No ale będziemy się z tym bujać 5 lat. Z tymi spokojnymi również, którzy jeżeli nie przekonają radnego Borkowskiego, będą bili głową w mur i robili sobie nawzajem na złość. No i ciekawe, czy pchną na Białogard do przodu. No, a propos, przypominam, że byłem wnioskodawcą na piśmie do zmiany w planie przestrzennym, żeby za domem dziecka jednak te bloki budować, pani burmistrz. Także to nie jest tylko pani pomysł i to nie jest pani wymysł. Tak samo jeśli chodzi o nieruchomość na Grunwaldzkiej 44, o której cicho, a też wnioskowałem, żeby ten plan dla tego miejsca zmienić, żeby nie mieć związanych rąk działalnością oświatową. Tak samo jak nic nie wiem na temat zagospodarowania WTZ-u, nadal cicho, pewno będzie niespodzianka. Nic nie wiem na temat Inwestparku, nowych inwestycji, nowych miejsc pracy. No generalnie jest dobrze. Wybrali, ściskają ją mieszkańcy na mieście. Hura, brawo, brawo, brawo. PR pierwszych lotów. No dobra, będziemy się z tym musieli przez 5 lat pobujać. Jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu, moja sugestia, nie głosujcie na tych, którzy zostali wybrani do Senatu albo Europarlamentu, przepraszam, do naszego lokalnego Europarlamentu, bo oni po pół roku doszli do wniosku, że chyba kasa za mała, tu jest za mało roboty, a tam jadą walczyć o Polskę. Nie, nie, drodzy Państwo, oni się zobowiązali w tamtej kampanii pracować tutaj dla naszego dobra. Więc poszukajcie na tych listach nazwisk, które nie są w parlamencie, nie są w Senacie, bo takich nazwisk trochę jest. Ja osobiście na pana Arłukowicza nie zagłosuję, bo poza bieganiem trudno by było i bieganiem po mediach także coś ciekawego na temat jego działalności się dowiedzieć. Nie miał czasu na kontrolę poselską w szpitalu. Generalnie widziałem go, jak był obwożony przez panią burmistrz od imprezy do imprezy, jak laleczka czaki. Więc mojego głosu nie dostanie, mimo tego, iż prezencję ma, gadane ma, ale dla mnie to za mało. Na listę trzeciej drogi PSL-u także nie zagłosuję, bo tam jest zrzut spadochronowy w postaci pana Kamińskiego, no i na trzecim miejscu pan Rzepa, no z zasady mówię parlamentarzysta, więc odpada, ale oboje popierali pana Pakuszto w ciemno w czasie ostatnich wyborów burmistrza, więc na taką listę na pewno nie zagłosuję. Nie zagłosuję też na lewicowego pana Włodzimierza Cimoszewicza, który z Hajnówki przypomniał sobie, gdzie jest Pomorze Zachodnie i chyba czas na emeryturkę. W Hajnówce czyste powietrze, więc chyba wystarczy. A pozostałe listy? No, na Konfederację chyba też nie zagłosuję, więc mam problem. Mam problem, ale ja go rozwiążę. Nie będę głosował w ciemno i na wybory pójdę, do czego też was namawiam.
z bieżących rzeczy, skandal z zamykaniem żołnierzy. Oczywiście nikt się nie chce przyznać i teraz wszyscy ich bronią. Dzisiejsza ucieczka z konferencji wicepremiera Kosiniaka-Kamysza świadczy o tym, że nad sytuacją nie panują. Jedni z PiS-u żądają przeprosin za mur, a drudzy nie zamierzają przepraszać, będą go rozbudowywać. Między Meksykiem a Stanami jest mur, między Izraelem a Palestyną jest mur, więc u nas też będzie mur. Tylko jeszcze dodatkowo wzbogacony o szeroki pas, no i zaczyna się problem, bo ludzie w Białowieży i nie tylko się burzą. Zawsze miałem tezę, że jak ktoś chce do Polski, to przez most graniczny, jak przez las, to wynocha. Może z ostrej amunicji bym do nich nie strzelał, ale skoro do demonstrantów w Europie strzela się gumowymi kulami, to gdyby ktoś rzucał we mnie nożem, to poczęstowałbym go kulką, ale gumową. Niech go chociaż zaboli. Ale incydent międzynarodowy i wszyscy traktują ten problem jak kukułcze jajo. Z innych rzeczy komisja dotycząca i afera dotycząca Funduszu Sprawiedliwości. Tak zupełnie szczerze mówiąc, podbierali te pieniądze. Białogardzki Szpital też dostał na to pieniądze. Jakoś nikt się na to nie burzył i poprzekręcali tam trochę kasy, więc trzeba ich osądzić i zamknąć. Ale słuchajcie, każda partia, marszałkowie, polityczne tuzy samorządowe w godzinach pracy robiły kampanię dla poszczególnych partii za publiczne pieniądze. Oni się nie przejmowali tym, co robią, albo raczej przejmowali się tym, co robią, aby tylko z PiS-em wygrać. Oni w większości czystych rąk, jeśli chodzi o wykorzystywanie publicznych pieniędzy, w kampaniach wyborczych nie mają. PiS przegiął pałę i to na setki milionów, więc chyba dobiorą im się do skóry. A pozostałym też? Poseł Szczerba bryluje, kandyduje, więc też go nie wybierajcie. Zróbcie niespodziankę jak w Warszawie, gdzie pan Kierwiński obgryza paznokcie, czy załapie się na ten mandacik, czy nie, bo jego koleżanka ma wyższe notowania. Cyrk, cyrk, cyrk z hasłem bezpieczna Europa, bezpieczna Polska na czołach i wszelakich płótnach. Naprawdę wierzycie w to, co oni mówią? Merytorycznej dyskusji i kampanii w tym nie ma, tylko napieprzanie, napieprzanie i jeszcze raz napieprzanie. Mało co, no oczywiście podbargane ekologią, ale gaz będzie droższy, będziemy ocieplać budynki za kredyty, będziemy się martwić ekologią, będziemy się martwić, skąd weźmiemy pieniądze na samochody i tak dalej, i tak dalej. Oni mają limuzyny, więc mają to w nosie, ale my będziemy się martwić. I to już zupełnie niedługo, bo z KPO tych pieniędzy nie starczy, o ile zdążymy je w czasie wydać. O pakcie migracyjnym się nie wypowiadam, bo nie wierzę żadnej ze stron. Jak Europa tak bardzo chciała nam pomagać, to mogła nam pomagać, a teraz dywagacja, czy nam popuszczą, czy nie, to jest dywagacja. Ja bym chciał to czarne na białe przed wyborami, bo po wyborach się okaże, no wybraliście mnie, ale to nie moja wina, bo to oni. To nie ja, to oni. Jasnych deklaracji w tym niewiele i słuchajcie, chyba większość ludzi ma dość. A czy wybierze go więcej, ich więcej niż 30%? Mam obiekcję, że w większości obywateli, kto zostanie europarlamentarzystą, lata stówą. Oni tu niech biorą się do roboty. Tu jest Polska, tu jest mnóstwo problemów do rozwiązania. Koniec ściemy, koniec kampanii i... A nie, jaki koniec? Przecież zaraz będą pieprzyć i prowadzić kampanię prezydencką. I tak od wyborów do wyborów. A my? A my w kaczej dupie. Do zobaczenia w weekend, co bym nadrobił wizyty u was w kanale Tydzień w 7 minut. Uważasz, że mam rację? Skomentuj. Nie podoba ci się? Też skomentuj. Daj lajka, zasubskrybuj. Będzie nas więcej. Do zobaczenia w niedzielę.